Młodzi zawodnicy startujący w czwartej rundzie drużynowych Mistrzostw Polski w minijużlu walczyli jak najlepiej potrafili o każdy punkt dla swoich zespołów. Czasem wychodziło im to lepiej, czasem gorzej, ale nigdy nie zabrakło im ambicji i chęci nauki, a ta w przyszłości zaowocuje na dużym torze w rywalizacji w klasach 250 i 500 cm sześciennych. Od tych maluchów najlepiej można coś zdziałać, nie? Że można z nimi popracować, a przede wszystkim później widać tą satysfakcję, że prawidłowy to jest w dłuższych, większych kategoriach, nie? Tam 125, 250, 500 i to się wtedy prawidłowo rozwija, nie? Bo on nie idzie zaraz na duży motocykl, żeby sobie krzywdę zrobił. On z rówieśnikami się ściga w małym, w mini żużlu, później przechodzi stopniowo do tego. Jest to prawidłowe. W zawodach wzięli udział zawodnicy m.in. Włókniarza Częstochowa, których liderem w minionym sezonie był Jakub Plutowski. On jednak ściga się już w wyższej klasie. Jak jednak słyszymy, znajduje on powoli godnych następców. W tym roku mogę się pochwalić, że bardzo, bardzo zwiększyła się gdzieś ta ilość adeptów naszych w mini żużlu i w klasach wyższych, ale z reguły jest to teraz, to działa taką pocztą pantoflową. Tak więc jest tych chłopców przybywa. Jeden jest talent, a są też tacy adepci, nad którymi ciężką pracą dojdziemy do sukcesów. Wśród tych, którzy zdobywali punkty dla biało-zielonych, Adam Syguda, który jakiś czas temu nawet nie chciał wybrać się na żużlowe zawody na stadion przy ulicy Olsztyńskiej. Syn w ogóle nawet żużla ze mną nie oglądał. I kiedyś tak go namówiłem, że mówię, to chodź pojedziemy sobie na stadion, tam są traktory, on lubi traktorki. Mówię, pooglądasz sobie traktorki. No i pojechał na ten stadion ze mną. No i po meczu już go wciągło, chciał, żeby kupić mu motorek mały i od tego się zaczęło. Kroczek po kroczku i... Impreza odbyła się na torze w kamieniołomie Lipówka, jaki znajduje się na terenie gminy Rędziny, której gospodarz to zapalony kibic czarnego sportu, a to na pewno dobry prognostyk dla działaczy UKS Speedway Rędziny, którzy od wielu lat krzewią tu czarny sport. Przygotowujemy się do tego, żeby jeszcze jedna impreza w tym roku się odbyła, wstępne rozmowy były, ale jesteśmy cały czas z prezesem na łączach, cały czas się wspieramy nawzajem, bo jest kwestia tutaj rozwoju tego środowiska żużlowego, chcemy go wspierać również. W zawodach najlepsi okazali się zawodnicy Wilków Cross, na drugie miejsce zajął klub sportowy z Torunia, a na ostatnim miejscu podium uplasowali się zawodnicy też od Ostrowi.